Hej wszystkim, witajcie w kolejnym filmiku. Zapraszam Was tym razem na taki mały haul zakupowy i będzie to taki pierwszy konkretny filmik właśnie w tym roku. Zapraszam Was serdecznie, jeśli chcecie zobaczyć, co takiego kupiłam. Od razu mówię, że jest to dosłownie kilka rzeczy, ale chciałam się tym wszystkim jakby z Wami podzielić i chciałam, żebyście również zobaczyły, co takiego sobie kupiłam. Właśnie w niedzielę będzie to dosłownie kilka rzeczy, głównie do makijażu i jedna rzecz do włosów. Zacznijmy może od rzeczy do włosów i jest to właściwie rozjaśniacz, który kupiłam sobie w Rossmanie. Jak widzicie, ja zrobiłam na włosach ombre i chciałam sobie troszkę je po prostu powiększyć, ponieważ ścinając włosy, ścinałam również tą najjaśniejszą część i kupiłam sobie w tym celu rozjaśniacz, który używałam już wcześniej, czyli jest przeze mnie sprawdzony. Jest to rozjaśniacz, który kosztuje około 15 zł i naprawdę jest super. Rozjaśnia nam od 3 do 5 tonów. Jest to trwałe rozjaśnianie, on nie niszczy tak bardzo włosów i przede wszystkim bardzo szybko rozjaśnia. Ja mam włosy, które są w ogóle ciężkie do farbowania, ciężkie do układania i ciężkie do rozjaśniania. One są dość grube i jest ich dużo, dlatego potrzebuję coś, co po prostu rozjaśni mnie szybko. Używałam kiedyś rozjaśniacza z Joanny i kompletnie się mnie nie sprawdził, ponieważ dopiero po około 20 minutach czy około 30 minutach widziałam, że coś tam się z tymi włosami dzieje. Ten natomiast działa cuda, ponieważ już po 10 minutach mamy włosy rozjaśnione i możemy je zmyć i po prostu nałożyć odżywkę i normalnie funkcjonować, także jest naprawdę super. Jeśli chcecie sobie zrobić ombre, po prostu rozjaśnić włosy, to polecam go gorąco. Drugą rzeczą będą oczywiście kosmetyki, czyli kolorówka, czyli to, co lubię najbardziej. I odwiedziłam oczywiście Hebe. Hebe szafa Catrice, która jest kompletnie po prostu pusta, tak samo jak Essence, ale udało mi się coś tam w niej wygrzebać. I pierwszą rzeczą to był cień, który kupiłam sobie z myślą właśnie o jakichś takich iskrzących karnawałowych makijażach. I jest to taki ładny zielony odcień. I to jest numerek 640 i nazywa się Don't Touch My Maserati. Także jest to cień, który jest zielony, perłowy, z drobinkami takimi złotymi. Tak on nieco wygląda. Fajne opakowanie, takie wygląda jak szklane. I koszt tego cienia to był, rany boskie, nie pamiętam, chyba około 10 zł. Drugą rzeczą, którą również kupiłam w Catrice, były rzęsy. I już jedna z Was powiedziała mi na Facebooku, że to jest super produkt i bardzo ładnie wyglądają. One nie mają chyba żadnej nazwy. Nie mają. Rzęsy są dość długie, ta jedna wygląda troszkę dziwnie, ponieważ już odkryłam, bo oczywiście nie mogłam się oprzeć, żeby nie dotknąć, nie zobaczyć, jak one będą wyglądały mniej więcej na oku. Także takie rzeczy sobie zakupiłam, koszt około 18 zł. Hebe u mnie u Benarty jest tak przebrana, że po prostu no, nie ma co wybrać, nie ma w czym wybrać, jak choćbyśmy chciały, to po prostu jest tam pusto. No i ostatni sklep, który widziałam, to był oczywiście Inglot. Ja z Inglota nie mam zbyt wiele rzeczy, dlatego postanowiłam w końcu coś zacząć sobie z tego Inglota kupować. I kupiłam sobie przede wszystkim dwa cienie do powiek. I pierwszy cień to jest cień, który ma numerek 337 i to jest taki matowy brąz. Ja Wam zaraz go pokażę, bez opakowania oczywiście. To jest brąz, który właśnie mi się skończył i potrzebuję cienia, który będzie jakby cieniem bazowym cieniem takim sześciowym, który będę nakładała właśnie w załamaniu powieki. Zwykły matowy brązowy cień. Drugim cieniem jest to cień numerek 72 i to już jest taka piękna właśnie fioletowa perła, która się przepięknie mieni. Jakoś tak się skusiłam, ponieważ do niebieskich oczu pasuje pięknie. Oberżyna fiolet ładnie nam podbija tą tęczówkę i stwierdziłam, ach kupię, zobaczymy jak będzie mi dał na oku i myślę, że się nie zawiodę. Kolejne dwie rzeczy są to róże i pierwszym z nich jest to róż o numerku 51. Wygląda mniej więcej tak. Róż, właściwie taki róż bronzer, ale z drobinkami. Przepięknie się mieni i jest pięknie napigmentowany. Myślę, że naprawdę się u niej świetnie sprawdzi. Drugim różem jest róż o numerze 100. I to ma również drobinki srebrne, przepięknie się mieni, ma bardzo ładny taki pudrowy odcień. To może być róż, możemy go stosować również, myślę, że jako spokojnie, jako rozświetlacz i naprawdę będzie przecudny. Ja w ogóle jak wchodzę do Inglotu, to ja nie mogę stamtąd wyjść, bo nie wiem co mam kupić, bo najchętniej bym wzięła wszystkie te cienie i po prostu wyszła stamtąd. Do tych róży kupiłam sobie również kasetkę, która kosztuje 16 zł. To jest ta magnesowa kasetka, do której wkładamy nasze dwa róże, zamykamy wieczko i naprawdę to fajnie, profesjonalnie i myślę, że to jest dobry zakup. To jest troszkę drogie, powiem Wam szczerze, ponieważ 16 zł za coś takiego, no jest to spora według mnie przynajmniej cena, no ale myślę, że jak już kupujemy róże, to również gdzieś musimy je dać. Najlepiej w czymś zamkniętym, żeby się, broń Boże, nie wysypały
nie pogniotły, ani po prostu nie popękały. Także myślę, że warto zainwestować. I tak wyglądają moje całe zakupy. Nie było tego bardzo dużo, ale coś tam jednak kupiłam. Jeśli ten film Wam się podobał, koniecznie dajcie łapki w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was również do odwiedzenia mojego Facebooka, Instagrama oraz bloga, gdzie zobaczycie zbliżenia tych produktów oraz właśnie lepsze zdjęcia, lepszy opis i tak dalej. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda właśnie z bliska, zapraszam Was na bloga. Przypominam o subskrypcji, kciuka w górę i do zobaczenia. Pa! Trzymajcie się!